Wyspy Hawajskie są pod wpływem wiatru Pasatu, który wieje z kierunku północno-wschodniego ze stałą siłą 4 do 5 stopni w skali Buforta, to jest 15 do 20 węzłów. Z tego powodu większość turystycznych rejonów wypoczynkowych zlokalizowana jest po stronie zawiecznej wysp. Pomiędzy wyspami w przewężeniach nazywanymi kanałami tworzą się zawirowania falowe i powstaje znaczne zwiększenie siły wiatru. Podobne zjawiska powstają również pomiędzy wysokimi górami na lądzie. Innym, bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest wiatr nazywany Kona. Wieje on czasami z bardzo dużą siłą od strony zawiecznej, to znaczy przeciwnie do stałego kierunku Pasatu. Dlatego trzeba uważnie obserwować pogodę i słuchać prognozy. Największym niebezpieczeństwem w okresie letnim od połowy czerwca do początku listopada jest prawdopodobieństwo nadejścia huraganów. Powstają one w rejonie wybrzeży Meksyku i przesuwają się na zachód. Najczęściej wydmuchują się na oceanie, zanim uderzą w wyspy. Zmieniając się w tropikalny sztorm o mniejszej sile wiatru, nie powodują zwykle dużych zniszczeń na lądzie. Silniejsze huragany rzadko docierają w rejon Hawajów przed końcem sierpnia. Jeden z nich, nazwany imieniem Iniki, w dniach od 8 do 13 września 1992 roku poważnie spustoszył wyspę Kauai. Kilka lat temu, będąc na tej wyspie, oglądałem w muzeum dział specjalnie poświęcony temu tragicznemu wydarzeniu. Wieczorem, jak zwykle, codzienna łączność radiowa z Vancouver i bumerangiem czekającym na mnie w Honolulu, odległym jeszcze o prawie 200 mil w linii prostej. Staszek ostrzega mnie, żebym uważał na silne wiatry w przewężeniu pomiędzy wyspami Hawaii i Maui. Kanał ten w porównaniu do innych przejść pomiędzy wyspami jest wyjątkowy ze względu na szerokość i bardzo wysokie góry. Sugeruje mi, żebym się trzymał 10 mil od brzegu. Analizując aktualne warunki, decyduje się, że taki zapas odległości jest za duży. Jest już ciemno, płynę w odległości kilku mil od brzegu i przyglądam się barwnym światłom rejonu hotelowego w pobliżu Upaluport. Nieraz spędzałem wakacje w takich ośrodkach wypoczynkowych. Zastanawiam się, co bardziej lubię i co bardziej mi pasuje. Stwierdzam, że wszystko jest dobre, wszystko trzeba poznać, ale tu na powierzchni kilku metrów kwadratowych, na bujającej się łódce, czuję się wspaniale. Ktoś, kto nie zasmakował, nie poznał tego, co mnie otacza na oceanie i nie czuje specyfiki żeglarstwa, nie jest w stanie zrozumieć zwariowanych żeglarzy. Gdyby ktoś w tym momencie zaproponował mi zamianę mojej koi na Warsowi na szerokie, wygodne i niebujające się łóżko w ekskluzywnym pokoju hotelowym, na pewno bym odmówił. Wracam myślami do moich wcześniejszych refleksji. Wyobrażam sobie, co by było, gdyby wszyscy goście odwiedzający Hawaje zamiast spać w pokojach hotelowych pływali na małych jachtach, powodując w ten sposób zatłoczenie na okolicznych wodach. W takiej sytuacji, znów dla własnego bezpieczeństwa, uciekłbym do pustego pubu hotelowego lub gdzieś dalej na południowy Pacyfik.